Znajdujemy się w Worońcu, niedaleko Białej Podlaskiej. To tu, 21 czerwca 1944 roku, niemieckie lotnictwo zestrzeliło amerykański bombowiec Boeing B-17, słynną latającą fortecę. Maszyna wystartowała z lotniska w Anglii. Jej zadaniem było zbombardowanie celów w Niemczech. Następnie samolot miał dolecieć do lotniska w Połtawie na Ukrainie. Całej 10-osobowej załodze udało się ewakuować skokiem ze spadochronem. Jednakże, 3 z nich dostało się do niemieckiej niewoli. Pozostałą 7 zaopiekował się stacjonujący na tym terenie oddział partyzancki Stefana Wyrzykowskiego Zenona, należący do 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Koniec lipca 1944 roku uratowani przez Polaków Amerykanie zostali przekazani Sowietom, po czym powrócili do swoich baz.